Tylko na Pudelku, Przetakiewicz ocenia debiut Henry'ego Tadeusza, Paprocki i Brzozowski wybrali najgorzej ubrana gwiazdę, styl lambadziarski. Kolejna gala oscarowa już za nami. Przez szampański dywan Dolby Teatre przewinęły się największe nazwiska branży rozrywkowej. A po wręczeniu złotych statuetek znamienitych gości czekało jeszcze kilka imprez, które także wymagały od nich widowiskowych kreacji prosto z wybiegów. Oscary 2023. Największe gwiazdy Hollywood na czerwonym dywanie: Cate Blanchett, Nicole Kidman, Lady Gaga, Duzo Zdjęć. Oprócz dorocznej imprezy Eltona Johna, prominenci mieli także okazję bawić się na slannym afterparty organizowanym przez magazyn Vanity Fair. Znamienite osobistości świata filmu, muzyki i mody włożyły mnóstwo wysiłku, by zaprezentowane przez nie kreacje zapewnili im miejsce na listach najlepiej ubranych gwiazd. Oscary 2023. Gwiazdy prezentuje odważne kreacje na imprezie Vanity Fair, Emil Ratajkowski, Olivia Wilde, Ewa Longoria, Zdjęcia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Od rana w sieci niczym grzyby po deszczu mnoża się zestawienia tych najbardziej i najmniej trafionych stylizacji i celebrytek według modowych ekspertów. Na prośbę Pudelka swoją opinię dotycząca oscarowej rewii mody podzielili się Joanna Przetakiewicz oraz duet Paprocki i Brzozowski. Tym razem projektantka odpuściła sobie jednak konstruktywną krytykę i skupiła się na pozytywach, wymieniając top 5 najbardziej udanych, jej zdaniem, looków. Co ciekawe, na wyróżnienie od zalozycielki La Manie zasłużył sobie także 13-letni Henry Tadeusz Farrell, który towarzyszył na gali nominowanemu do Oscara ojcu. No więc tak, Hailey Bieber numer 1, Emil Ratajkowski numer 2, Lady Gaga numer 3, Gigi Hadid to jest rewelacja. No i Tadeusz, co za cudo, oceniła Joanna. Rozwijając wątek, Przetakiewicz wyjaśnila, czemu akurat mierzyca się obecne z kryzysem wizerunkowym modelka zasłużyła jej zdaniem na szczyt podium. Hailey to współczesna ikona stylu, która ma to bardzo rzadkie tak zwane cos. Takich jest tylko kilka. Talent nonszalancji. Zero wysiłku, bycia ofiara trendów, przebierania na sile. Jest perfekt mieszanka super nowoczesności z ponadczasowa elegancja. O dziwo, nie pozostawiająca zbyt wiele dla wyobraźni suknia Emil Ratajkowski, która nie przypadła szczególnie do gustu Pudelkowiczom, zdania ma się byle wyjątkowo trafiona i uwydatniła jej największe atuty. Emil to zmysłowa pieknost. Każda rzecz na niej zyskuje koci wdziek, stwierdziła. Pozytywne reakcje projektantki wywołała również pochodząca z najnowszej kolekcji Versace kreacja Lady Gagi. Suknia Lady Gagi to perfekcyjne krawiectwo. Nieoczywista balowa czarna suknia, o której marzy większość kobiet. Też bym taka chciała, dodała. Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski nie mieli już obiekcji, żeby oprócz tych najbardziej udanych looków wymienić także te mierne. Najlepsze to zdecydowanie Cara Delevingne, w stylu starego Hollywood, Emil Blunt, klasa i minimalizm. Cate Blanchett, oryginalnie, niesztampowo ale w punkt. Które modelki nie poradziły sobie zbyt dobrze w wyborze stylówki według słynnych polskich projektantów? Halle Berry, jak na malomiasteczkowe wesele, Laverne Cox, obwiązana bandazami jak ze szpitala. Alessia Patterson, styl lambadziarski znowu na salonach. Zgadzacie się z ich opiniami?